Piotr Wójcik, dzień dobry. To program W Pigułce, skrót wiadomości MedExpressu. Ponad miliard osiemset milionów złotych zostanie przeznaczonych w 2023 roku na standardyzację zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Oławie. To ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2022. Subwencja oświatowa wyniesie 64,4 miliarda złotych. O ponad 20% więcej niż w tym roku rząd przeznaczy w niej na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Więcej o tym na medexpress.pl Psychoterapeuci są zaniepokojeni zmianami, jakie w ich zawodzie planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o projekt rozporządzenia, zgodnie z którym miałaby być wprowadzona odrębna specjalizacja w tej dziedzinie. Egzamin specjalizacyjny ma być gwarancją jakości w zawodzie. Certyfikaty, które były wydawane do tej pory przez towarzystwa zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń, będą uznawane, powiedział w wywiadzie dla Radia RMF minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do obaw zgłaszanych przez środowisko. W ocenie Adama Niedzielskiego reakcja środowiska na projekt rozporządzenia jest typowo korporacyjna, bo wszystkie towarzystwa zgłaszające sprzeciw były zaangażowane w wydawanie certyfikatów. Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw zdrowia zostaje w nim upoważniony do wydania rozporządzenia określającego zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Wymóg wyeliminować ma ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a których działania mogłyby narazić obywateli na utratę życia lub zdrowia. Ten rok przyniósł niewielką, ale wyraźnie odczuwalną poprawę w zakresie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne, a co za tym idzie większą liczbę rozpoznań wczesnych bezobjawowych raków piersi. Cieszą nas również zwiększające się możliwości refundacyjne. Dzięki nim nowe leki są narzędziem dostępnym dla nas i możemy lepiej opiekować się naszymi chorymi. Ten rok przyniósł kilka istotnych refundacji, powiedziała w rozmowie z Medekspresem profesor Barbara Radecka, ordynator Kliniki Onkologii Opolskiego Centrum Onkologii imienia Profesora Tadeusza Koszarowskiego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego. Wywiad do obejrzenia w całości na medekspres.pl i na medexpress.pl więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.